Dziś gromadzi nas trudna rocznica, osobiście dla mnie to trudna. Modlimy się ze świętej pamięci Grzegorza Przemyka w 40. rocznicę jego śmierci. Jestem z tego samego rocznika, w samym czasie pisałem maturę. Wszyscy to przeżywaliśmy wtedy na żywo. Grzegorz urodził się 14 maja, przepraszam, 12 maja 1964 roku. Został zatrzymany, zakatowany na śmierć 12 maja. Natomiast dziś przypada dokładna rocznica jego śmierci. Zmarł w szpitalu w Warszawie, miał obrażeń narządów jamy brzusznej. Był synem poetki i działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej, która też była represjonowana wiele razy w sposób dotkliwy, prześladowana, pobita tu niedaleko przy kościele świętego Marcina. Jesteśmy dzisiaj razem, by modlić się dla miłości wiecznej, dla Grzegorza i Barbary. Ale jesteśmy także po to tutaj, by pamięć trwała. Byśmy szli w nasze życie z tym przesłaniem działalności pani Barbary i śmierci syna Grzegorza. Chciałbym powitać na tej mszy świętej komitet prymasowski, którego członkinią była pani Barbara Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Rodzinom. Witam także delegację z Krakowa, nade wszystko rodzinę, przyjaciół, znajomych świętej pamięci Grzegorza. Aniżeli źle czynić.
tamtych czasach śmierć Grzegorza była niezwykle symbolicznym wydarzeniem tamtego czasu. Śmierć warszawskiego młodego maturzysty to było coś dla mojego pokolenia, pewnie dla starszego pokolenia także, co było symbolem ówczesnych czasów. Zniewolenie, kłamstwo, śmierć, represje, różne represje, na różne sposoby możliwe. Jaki delikatnizm, przejaw represji, pamiętam, że zostałem zatrzymany w jakiejś z okazji chyba 3 maja manifestacji. Szedłem w tym samym roku do seminarium. Mój młodszy brat został wezwany na komisję wojskową zaraz po moim pójściu. I oficer polityczny po rozmowie z nim powiedział: pójdzie pan na 3 lata, nie na 2 lata. Wie pan, zakona. Takie były czasy. Zniewolenie, kłamstwo, śmierć. I cała machina państwowa była w to zaangażowana, tak jak wtuszowanie śmierci Grzegorza. I generałowie, i państwo, ówczesne władze, w tej notatce, która się zachowała generała Kiszczaka, jest jasno napisane, ma być jedyna wersja, winni są sanitariusze. Wszyscy wiedzieliśmy, jaka była prawdziwa wersja. Śmierć Grzegorza to porażka ówczesnego systemu ślepej nienawiści, ale też ślepej sprawiedliwości, bo nigdy nie doczekaliśmy się prawdy ani sprawiedliwości w sprawie jego śmierci. Bracia i siostry, oczywiście Grzegorz dzięki swojej mamie był w takiej tradycji, ona, która mogła spokojnie mieszkać sobie w bezpiecznym Paryżu, została w Polsce. Została w Polsce i włączyła się w ten cały ruch niepodległościowy bardzo aktywnie. Cierpiała z tego powodu i jako poetka, bo mogła wydawać tylko w drugim obiegu, i pewnie jako matka, widząc swojego syna. Ale cierpiała jako kobieta, jako osoba. Była bardzo wrażliwą osobą, dlatego stąd tej jej zaangażowanie w pomoc innym, konkretnym osobom represjonowanym, ich rodzinom. Oczywiście nie jesteśmy tutaj po to, żeby tylko wspominać wydarzenia z przeszłości. Grzegorz w jednym z bardziej znanych swoich wierszy, który potem stał się tytułem tomiku wierszy, jak refren powtarza słowa: a my pójdziemy dalej, i my pójdziemy dalej, pójdziemy dalej. Dziś Chrystus zwraca się do apostołów i mówi im, że nie zostawi ich się. Nie upuści, pośle im Ducha Świętego, Pocieszyciela. Bracia i siostry, tak jak apostołów, tak i nas dzisiaj Chrystus zaprasza słowami Grzegorza Przemyka, żebyśmy szli dalej, żeby nie zatrzymywało nas tylko słońce, wiatr, woda, ale żebyśmy szli dalej, żeby nasze życie sięgało dalej, nie tylko konkretną doczesność, w której żyjemy. Rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał, obdarza nas życiem wiecznym. Zaprasza nas, byśmy szli z Nim. Udziela nam Ducha Świętego, obiecuje tego Ducha Świętego, który będzie nam otwierał oczy na dobro, prawdę, sprawiedliwość, na codzienną miłość, na rzetelność wykonywania naszych codziennych, powszechnych zadań, obowiązków, które każdy z nas
Chrystus mówi do apostołów, nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was i rozraduję się serce wasze. Ta miłość, którą Jezus objawia, was to źródło w Bogu. Bóg, chcę powiedzieć, Jezus nie jest jakimś zimnym, doskonałym absolutem, ani obojętnym demiurgiem, który stworzył świat i patrzy z dystansu na to wszystko. Bóg rzeczywiście przez swojego Syna nie jest obok nas, jest z nami. Bóg przez Ducha Świętego otwiera nam oczy na to, że On jest w naszej historii. On jest w naszym życiu, w codziennych wydarzeniach i tych pięknych, i tych trudnych, i bolesnych, a nawet tragicznych. Bóg, który zdaje się również Jezus, jest tym, który nie tylko uczestniczy w naszym życiu, przyglądając się nam jak jakiś sędzia obojętny, ale Bóg, który wchodzi w Jezusie Chrystusie, w nasze cierpienie, a nawet w naszą śmierć, a nawet jak wyznajemy w kredo, stąpił do piekieł, do tego, co w naszym życiu może jest tak nieraz piekielnie trudne, tak nieraz ciężkie, tak piekielnie nieraz beznadziejne, że tracimy ufność, zaufanie, wiarę w prawdę dobrą i piękną. Bracia i siostry, niech ta dzisiejsza Eucharystia, słowo Jezusa, które zapowiada nam Ducha Świętego, który będzie nam objawiał Boga, będzie dla nas pocieszeniem, bo Bóg jest wierny. My, ludzie, często chwiejni, niepewni, ale Bóg jest wierny. I ten dar Ducha Świętego, którego Jezus pragnie nam dać, jest takim darem szczególnym, niesamowitym. Jezus mówi, że objawi nam siebie. Temu, który przyjmie Ducha Świętego, on siebie objawi. Co to znaczy? Ten dar Ducha Świętego to jest taki dar, który nam pozwala, jak pisał Grzegorz, iść dalej. Widzieć Chrystusa, który nie tylko daje nam życie, który jest z nami, ale który nasze życie prowadzi do pełni. Razem z Chrystusem, razem z Duchem Świętym. Idźmy dalej. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który jest Ojcem i Ojcem przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość świętości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony a dziś stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany ludzie za nas, odpoczył się w łapę, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako zajemnictwo. Zastąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała. Dział, także serdecznie Państwa zapraszamy pod tablicę upamiętniającą miejsce, w którym został zakatowany Grześ Przemek. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim za inicjatywę zamówienia dzisiejszej mszy świętej w katedrze pani Joannie Cieszkowskiej.
za powołany spontanicznie komitet tych obchodów, za włączenie się wszystkich organizacji, których przedstawiciele dzisiaj tutaj są z nami. Bardzo to jest dla nas wszystkich zawsze przejmujący dzień rocznicy, a uświadomienie sobie, że minęło już 40 lat, poruszyło naprawdę bardzo wiele serc i osób, czego świadectwo dawały w ciągu tych ostatnich dni, podejmując rozmowy na temat tego strasznego momentu, jak również czasu, w którym się to wydarzyło, bowiem pamiętamy, że był to rok 83, za rok dotknęła cały naród śmierć księdza Popiełuszki, straszne czasy stanu wojennego, które większość z nas pamięta i była dla nas po prostu doświadczeniem pokoleniowym, niezwykle mocnym i rzutującym na wiele życiorysów nas, naszych przyjaciół. Bardzo dziękuję za to spontaniczne podjęcie przez wiele osób i wiele organizacji, także tego nurtu wspomnień, który, jak wspominał także ksiądz w kazaniu, przekłada się na postawy dnia dzisiejszego, na nasze wybory tu i teraz. To nie jest tak, że 40 lat minionych spędziliśmy na niczym. To możemy śmiało Grzegorzowi i pani Barbarze Sadowskiej powiedzieć, że myśmy tego czasu nie przespaliśmy, przespali w większości w naszych działaniach, w naszych wyborach, w naszych aktywnościach do dnia dzisiejszego włącznie. Także nie tylko wspominamy, ale także coś staramy się zrobić z tymi latami, które nam zostały ofiarowane, które udało nam się przetrwać i jakąś aktywność przenieść do współczesności. Bardzo serdecznie za te wszystkie Państwa postawy i świadectwa dziękuję w imieniu grona organizatorów Społecznego Komitetu Obchodów. A teraz chciałabym bardzo prosić o zabranie głosu szczególnie dwie osoby, może w takiej kolejności ze względu tutaj na warunki techniczne. Mianowicie najpierw byłą prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, panią Olę Niemirycz, którą wiąże z postacią Grzegorza Przemyka, a szczególnie pani Barbary Sadowskiej wyjątkowa więź i o tym za chwilę usłyszymy. Bardzo proszę, Olu. Trudno uwierzyć, że to już 40 lat od tamtego strasznego momentu, od tamtych strasznych wydarzeń. Dwa pokolenia, trochę mało młodych ludzi, ale to nic. Ja myślę, że postać Grzegorza żyje też w jego wierszach, w wierszach jego mamy, Barbary Sadowskiej, którą zamilczano, zniszczono nie tylko jako właśnie poetkę, ale także jako matkę. Mater Dolorosa, matka Pieta stanu wojennego, tak o niej mówiono, jest też symbolem wszystkich matek, bo dlatego, że Grzegorz też nie był pierwszą młodzieńczą ofiarą stanu wojennego w Warszawie. Ta tragedia dotknęła wcześniej dwie inne młode osoby i także Grzegorz był jakby trzecią ofiarą młodą w Warszawie. Ale jego śmierć została nagłośniona dzięki temu, że jego matka była osobą znaną w środowisku pomagającym represjonowanym. Stan wojenny, pamiętamy, który w końcu roku 81 się rozpoczął, przyniósł wiele ofiar, które są ciągle wspominane, ale właśnie ta ofiara Grzegorza była takim w Warszawie chyba pierwszym zdarzeniem jednoczącym tego czasu stanu wojennego. Pogrzeb Grzesia zgromadził kilkadziesiąt tysięcy, około 100 tysięcy ludzi i to było wielkie wydarzenie, manifestacja. Później, kiedy oglądałam zdjęcia z pogrzebu, zobaczyłam, że mamę Grzesia podtrzymywał ksiądz Jerzy Popiełuszko, który później się bardzo nią zaopiekował. I kilkanaście miesięcy potem sam padł ofiarą tego samego zbrodniczego systemu. Michał Wysocki, sanitariusz, na którego próbowano zrzucić winę, który przyznał się do pobicia Grzegorza,
dlatego że grożono jego rodzinie. To były straszne czasy, była powszechna inwigilacja. W zakłamywanie prawdy o śmierci Grzegorza zaangażowano kilkudziesięciu tajnych współpracowników, około 300 funkcjonariuszy, 9 generałów. Cały aparat państwa był zaangażowany w ukrywanie tej zbrodni. Skądinąd znamy takie sytuacje, chociażby na przykładzie Katynia czy Smoleńska, ale rzeczywiście i jeden z milicjantów, dlatego że nie wszyscy byli trybikami zła, które nie reagowały. Jakby jeden z milicjantów, który składał prawdziwe zeznania, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, został zamordowany. Później inni się bali. Bali się o swoje życie, o życie swoich bliskich. To były naprawdę straszne czasy i poeta napisał, dlatego że w ogóle śmierć Grzegorza jest związana bardzo ściśle z poezją. On też pisał, Barbara pisała, także jakby straciliśmy dwoje wspaniałych ludzi w tym momencie, dlatego że Grzegorz nie stworzył tego, co mógłby stworzyć, a to, co stworzył, jest już przedmiotem kultu. Młodzi śpiewają jego piosenki, śpiewają jego wiersze, pamiętają. Barbara też funkcjonuje. Kiedy pisał Miłosz o tym, że poeta pamięta, nie bądź bezpieczny, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, Barbara jakby polemizowała w jednym z wierszy, bo śmierci Grzegorza, obrażam rząd i sąd dzieckiem, którego nigdy nie uda wam się zabić. Także Grzegorza nie udało się zabić. Pamięć o nim trwa, będzie trwała. To jest jedno z tych wydarzeń dla Polaków ważnych, jednoczących i jedna z postaci, o których pamięć nigdy nie zginie. Tak jak nie zginęła pamięć o 5 poległych, to są czasy powstania styczniowego, o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, po którego też po kilku latach przyszli, żeby go zgarnąć i prawdopodobnie zamordować, ale to było kilka lat już po jego śmierci w powstaniu, o czym ubecy nie wiedzieli. O Grzesiu wiedzieli, dlatego że jego matka działała w Komitecie Prymasowskim. To wszystko się rozgrywało tutaj. Kiedy parę lat temu czytałam w jednym z artykułów Młodej Osoby, że Grzegorza złapano i wsadzono do paki na Placu Zbawiciela, to ogarnęła mnie zgroza. Przecież to się rozgrywało tu, na historycznym Placu Zamkowym. Tu, w pobliżu miejsca, gdzie właśnie Rosjanie zamordowali tych 5 poległych w czasach powstania styczniowego. To było tu, gdzie działał Komitet Prymasowski, na ulicy Piwnej, bardzo blisko, niedaleko stąd. I na ulicy Piwnej Barbara aktywnie bardzo działała, pomagała osobom represjonowanym i rodzinom ludzi uwięzionych, internowanych w czasach stanu wojennego, dlatego że bardzo wiele osób po prostu wtedy cierpiało prześladowania, rodziny nie miały nieraz zupełnie nawet warunków do życia, nie miały możliwości egzystencji. Także Komitet Prymasowski bardzo aktywnie pomagał, a mieścił się tutaj na Piwnej. To jest równoległa ulica do katedry, w której odbyła się msza z przepiękną homilią, w której powiedziano, że mamy iść dalej. Tak, mamy iść dalej, ale też to, żeby iść dalej, nie znaczy, że mamy zapominać o przeszłości. Dlatego że na tej przeszłości jakby budujemy i w tym pomaga też poezja. Barbara po śmierci Grzesia zdołała jeszcze napisać kilka wierszy. Ona była bardzo schorowaną osobą, też była więźniem Rakowieckiej wcześniej, w 1982 roku. Tuż przed 3 maja też została zatrzymana wraz z Grzesiem, który zdawał maturę, więc nikt się nie przejmował tym, że maturzysta musi się uczyć. Została na 48 godzin zatrzymana w komisariacie. Też po prostu 3 maja nastąpił atak na komitet na Piwnej. I to jest tutaj dosłownie przy kościele świętego Marcina w klasztorze franciszkanek. Warto tam też się pomodlić w tej intencji, w intencji również tych wszystkich, którzy pomagali ofiarom, i Barbara była jedną z tych osób. Na pogrzebie Grzesia widać, że miała zabandażowaną rękę, miała złamany palec, została pobita kobieta, zakonnice były poturbowane. Kilku młodych ludzi wywieziono do lasu, też myśleli, że nie przeżyją, tam ich pobito i zostawiono, także jakoś im się udało wrócić. Także były to po prostu czasy straszne
I Barbara była aktywnie zaangażowana i kilka dni właśnie w czasie zatrzymania też jej grożono. No, my wam, Sadowska, nic nie zrobimy, ale załatwimy waszego syna. No, wiedzieli, że to ją najbardziej dotknie. Także rzeczywiście nie chcę opowiadać o szczegółach tego, jak został zmasakrowany, ale lekarze, którzy operowali Grzegorza, po prostu płakali, mimo że byli przyzwyczajeni do różnych zdrowotnych sytuacji, po prostu tego nie byli w stanie wytrzymać. Także no, trudno o tym teraz mówić, bo jakby, ale musimy pamiętać i Barbara w swoich wierszach też pisała, że tego dziecka nigdy wam się nie uda zabić. Także Grzesia nie zabito pamięci o nim. Ona przeżyła go 3 lata. Zmarła w 86 roku. Także i cały czas była dzielna i wspierał ją ksiądz Popiełuszko. Właściwie załamała się tak naprawdę po śmierci księdza Popiełuszki. W czasie wizyty w Polsce Jan Paweł II też trzymał ją w ramionach i też w wierszach pisała, że niczego jakby nie żałowała. Pisała, że lepsza Syberia z duchem prawych przodków i po prostu nie wolno się poddawać złu. Także te wszystkie trybiki zła, mam nadzieję, że przynajmniej w niektórych obudziło się po latach sumienie, ale nie bądźmy trybikami machiny zła. Aparat represji to były tysiące ludzi, nie tylko tajnych współpracowników, funkcjonariuszy, ale też usłużnych czy też zastraszonych donosicieli, sąsiadów, którzy się nie odważyli, którzy bali się sprzeciwić. Barbara się nie bała sprzeciwić, wiedziała, jak to jest ważne. Także dzięki niej, tej właśnie piecie stanu wojennego, sprawa została nagłośniona. Ona się nie załamała na tyle, żeby nie walczyć dalej, mimo ogromnego ciosu. Także to bohaterstwo słabej, kruchej, pobitej i zniszczonej kobiety niech też będzie dla nas wzorem. I także pamiętajmy o Grzegorzu. Pamiętajmy o wierszach Barbary, o pierwszych czereśniach, o których pisała tak wzruszająco w jednym z wierszy. Chyba nie uda mi się ich do ciebie donieść, syneczku, bo mam dziurawe ręce. Te dziurawe ręce po prostu też świat, to był symbol jakby podziurawionej duszy. Także ja osobiście też bardzo to pamiętam, przeżyłam, bo byłam wtedy studentką polonistyki i jednocześnie na zastępstwie uczyłam w jednym z liceów, także jakby przeżyłam tę śmierć podwójnie i jako osoba młoda, która była narażona na tego typu działania, ale też trochę po macierzyńsku, bo to było jeszcze przed narodzeniem się mojego syna, kilka lat wcześniej. Natomiast tych moich uczniów traktowałam jak własne dzieci, po prostu kochałam ich wszystkich i wyobrażałam sobie, że to mogło spotkać któregoś z nich. I mój syn urodził się kilka lat potem dopiero i zresztą w tym szpitalu na Solcu, w którym umierał Grzegorz. Także to też jakoś tak, to moje życie jest tak bardzo, bardzo silnie związane z tą sytuacją. I wtedy pamiętam, pierwszy raz w życiu poczułam, że mogłabym zabić tych, którzy skazali Grzegorza na tak straszne cierpienie. No, dopiero po latach zrozumiałam, że rację miał jednak ksiądz Popiełuszko, że zło trzeba zwyciężać dobrem, ale wtedy byłam naprawdę pełna takiej młodzieńczej niezgody i buntu i naprawdę chciałam coś zrobić. I no, to, że nie zrobiłam, po prostu, no nie wiem, Panu Bogu dziękuję, ale było to rzeczywiście doświadczenie straszne i te setki, tysiące ludzi, około 100 tysięcy na pogrzebie, czuły dokładnie to samo. Także dziękuję bardzo i pamiętajmy o Grzegorzu, pamiętajmy o Barbarze. Warto czytać ich wiersze, warto czytać poezję Barbary, warto przywrócić jej należne miejsce w panteonie literatury, dlatego że ona nigdy nie dbała o własną karierę literacką, tak jak ci wszyscy, którzy są teraz na świeczniku. Ona dbała o ludzi, dla niej człowiek był najważniejszy, a pisała wiersze wspaniałe. Moim zdaniem jest porównywalna, jeśli nie lepsza jako poetka, niż słynne w świecie Sylwia Plath, ikona amerykańskiej poezji, czy Anna Achmatowa, której syn Lew Gumilow też był więziony, więc jakby też doświadczyła, no nie do takiego skrajnego końca jak Barbara, prześladowania dziecka.
Natomiast wiersze Barbary naprawdę zasługują na to, żeby je poznawać, żeby je czytać i żeby o niej mówić po prostu, jako o poetce. I to tego samego zdania był ksiądz Twardowski, który też mówił, nie wolno nam o nich zapomnieć. Ksiądz Twardowski, któremu pokazała wiersze Grzesia, no i on był zdumiony, bo myślał, że tu przyniesie po prostu jakieś juwenilia, no tak, a później stwierdził, Boże, przecież to jest dojrzały, wspaniały poeta. Także takie straty. Nie chcę więcej mówić, bo właściwie trudno. Czytajmy Grzesia, czytajmy Barbarę i myślmy o nich, pamiętajmy zawsze. Dodam tylko parę osobistych takich wspomnień. Z Grzesiem ostatni raz się widziałam, chyba w lutym to było, w 83 roku, kiedy żegnaliśmy Ewę Bierezin odjeżdżającą na emigrację u naszych znajomych na Woronicza. I Grześ wtedy przyszedł trochę później z gitarą, wyśpiewywał jakieś piosenki takie bardzo radosne, śmieszne trochę, żeby rozbawić towarzystwo mimo wszystko, mimo trudnej sytuacji. I trochę trudno było to zestawić z tą jego właśnie niezwykle dojrzałą poezją. Tak się to działo w kontrze jakby. Z jednej strony radosny chłopak, pełen energii, z drugiej strony ta poezja taka ogromnie świadoma rzeczywistości i tego, w jaki sposób możemy patrzeć na świat, jak ta rzeczywistość wygląda. I Basię poznałam pod Białą Łęką, w jednym z pierwszych dni stanu wojennego, kiedy nastąpił tam atak Atandy na naszych internowanych kolegów i kiedy już zaczęła organizować pomoc dla osób dotkniętych represjami. I praktycznie to, co się stało z Grzesiem, to była zemsta u Becji za jej działalność na rzecz niepodległości, na rzecz osób, które doznały represji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Kiedy miała miejsce ta ostatnia pogrzeb, też pogrzeb zrobił na mnie wstrząsające wrażenie, bo uczestniczyłam w tym pogrzebie i te białe gladiole i to milczenie niesłychane na prośbę księdza Jerzego było tak ogromnie poruszające, pogrzeb idący przez całą Warszawę. Basia po śmierci księdza Jerzego na tej ostatniej mszy, kiedy czytała fragmenty chyba Pisma Świętego, ale już nawet nie pamiętam, czy to były intencje, w każdym razie było już chłodno, to była jesień. Basia była tylko w jakimś takim bardzo lekkim ubraniu. Nie wiem, czy nie tym samym, w którym była na pogrzebie syna. I widać było, że ona już nie chce żyć, że ona po prostu straciła wszelki sens dalszej egzystencji. Grześ zmarł, porwano i zamordowano księdza Jerzego i to było coś, co ją złamało w tym ostatnim momencie. Osobą, która się bardzo intensywnie zajmowała i upamiętnieniem Grzesia i dociekaniem prawdy w tej sprawie była pani senator Urniarz-Grabowska. Litka po prostu ogromnie wiele swojego czasu, swojego serca poświęciła
na zajmowanie się tą sprawą, na wydanie tomiku wierszy Grzesia Przemyka. Niestety już też nie żyje, też się tutaj pojawiała w tym miejscu. Także to były takie bardzo, bardzo dramatyczne momenty dla nas. A na Grzesiu nie zakończyło się mordowanie młodych ludzi. Kolejny Grześ, Grześ Lux, pobity 31 sierpnia 1986 roku w Goleniowie, zmarł w wyniku tego pobicia w styczniu 1987 roku. Bardzo też taka dramatyczna śmierć. Nie wspomnę już o Emilu Warchańskim, który wcześniej został utopiony po prostu. Także musimy pamiętać i o tych młodych ludziach, którzy zapłacili życiem za niepodległość Polski. I o tym, jak drastycznie funkcjonuje do dnia dzisiejszego system sądowniczy, w którym takie działania są bezkarne. Dziękuję bardzo. O, jeszcze jedno zdanie. Tak. Chciałam bardzo serdecznie podziękować kolegom z Krakowa, którzy biorą udział w tej dzisiejszej uroczystości, a którzy też mają taką młodocianą ofiarę w Krakowie, Bogdana Włosika, który został zastrzelony przez ubeka znajomego jego rodziców. Więc to są... A wcześniej Pyjas, zanim jeszcze zaistniał stan wojenny. Także po prostu musimy o tych sprawach pamiętać, o tych osobach, i nie wolno godzić się na to, żeby system, który nazywa się systemem sprawiedliwości, był w rzeczywistości systemem braku sprawiedliwości do dnia dzisiejszego dla wszystkich tych zbrodniarzy, którzy popełnili wówczas takie czyny. I myślę, że rodziny, ich rodziny na swoich sumieniach niosą te zbrodnie do dziś. Ja chciałem powiedzieć o Grzegorzu Pyjasie. Ja byłem na medycynie w 80 roku, to był stan wojenny. Do fizjologii stosowanej powiedziano nam tak, taki adiunkt, który z nami miał zajęcia, ja byłem na Akademii Medycznej, powiedział tak: uważajcie, bo żeście mieli upadek tak, jak miał Pyjas. W każdym razie, jeżeli chodzi o Pyjasa, to ja wiem, że on został zakatowany. Powiedziano, że niby to spadł ze schodów, bzdura. On został zakatowany przez byłego boksera, tak skaszowany. Żył, zmarł. W każdym razie, tak samo ci zamowcy, którzy byli w stanie wojennym, dostają emerytury takie, że wszyscy się dziwią, że to w ogóle nie zostało jeszcze ruszone. Oni nas walili pałami. Ja pamiętam, wszyscy pamiętamy, co się działo na Starówce 3 maja i 11 listopada. W każdym razie, jak był chyba 3 maja, nie pamiętam roku, taka suka, taki gazik przejeżdżał jezuicką, ruchu jezuickiej. Oni mieli tam, otworzyli plandekę i tam było 7 karabinów maszynowych. Wtedy mówiono tak, taka suka przyjechała, która miała takie dziwne mikrofony,
no tam, gdzie głośniki. I oni mówili, uważajcie, mamy na was nową broń, której jeszcze nie użyliśmy, ale użyjemy. Chodziło o emitory infradźwięków. Jak się to włączy, to krew płynie przez wszystkie dziury, przez oczy, przez uszy, przez wszystko. W każdym razie potem, jak było już piekarskie święto, to już teraz niedawno, 2-3 lata temu, 4, to te emitory infradźwięków były rozstawione na całej trasie przechodu. No, nic się nie zmieniło. Nie ma żadnej policji. Żadnej policji jest. Milicja tak samo jak było. Oni tak samo się zachowują. Przesłuchanie na wilczy są takie same jak były w Steinbrennu. To chciałem powiedzieć. Dzień dobry Państwu. Ja jestem radnym miasta Krakowa, również członkiem Federacji Młodzieży Walczącej z tego okresu, organizacji młodzieży, która była w szkołach średnich i na uczelniach, mniej więcej rówieśnicy Grzegorza Przemyka. No, tutaj wspomniane ofiary, ja też może powiem, że to jest ważne, bo my czcimy wszelkie ofiary stanu wojennego, dlatego że no, krew ich nie powinna być przelana nadaremnie, po prostu, dlatego trzeba o nich pamiętać. U nas w tej chwili 1 maja mieliśmy też 40-lecie zabójstwa jednego z młodych, 20-kilkuletnich mieszkańców Nowej Huty. Był to Grzegorz, raczej Andrzej, Ryszard Smagur. W 1982 roku w czerwcu, podobnie jak Grzegorz Przemyk, został pobity przez milicję Andrzej Szewczyk, którego też będziemy teraz upamiętniać najbliższą środę. Rada Miasta Krakowa będzie podejmować uchwałę o nadaniu jednej z ulic jego imienia, tam gdzie jest komisariat policji, wcześniej był komisariat milicji, gdzie podejrzewamy, tam został po prostu pobity, a potem porzucony na jednym z przystanków nowochódzkich. No i mamy oczywiście Bogdana Włosika, który już 41 lat temu został zastrzelony. Ja prywatnie mogę powiedzieć, kilkanaście minut wcześniej przechodziłem przez to miejsce, gdzie on został postrzelony, tak, że to jest prawda, że to każdy mógł być z nas, który mógł zostać no, pobity, postrzelony. No i dlatego na tym bardziej no, po prostu tą pamięć kultywujemy i ten patriotyzm powinniśmy przenosić również na następne pokolenia i, no, i solidaryzujemy się tutaj z Państwem. Dodam też, że nasza organizacja za rok też będzie miała 40-lecie, więc też jest to tak akurat taki okres 40-leci. Oczywiście my funkcjonowaliśmy od samego początku stanu wojennego, ale tak żeśmy się sformalizowali i dzięki temu mogę powiedzieć, że no, wspaliśmy wydatnie Solidarność przy tych przemianach demokratycznych. Byliśmy bardziej radykalni, ale no, młodość ma to do siebie, że jesteśmy bardziej odważni i mamy może mniej do stracenia. Szanowni Państwo, czy dobrze słychać? Nazywam się Katarzyna Bogacka. Ja jestem koleżanką Grzegorza Przemyka z 17 Liceum Ogólnokształcącego imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie, ponieważ jak się zorientowałam, nie ma tutaj naszych kolegów, więc jestem takim jednoosobowym głosem tych maturzystów, którzy razem z Grzegorzem składali właśnie w tym 83 roku maturę, także chodziliśmy 4 lata do tej samej szkoły. Ja chodziłam do klasy B, czyli biolchemu z angielskim, Grzesiek chodził do klasy A, czyli klasy humanistycznej z francuskim. Właściwie tyle rzeczy pięknych, wspaniałych zostało tutaj powiedziane, że no, wzruszenie też nie pozwala tutaj. To jest po prostu 40. rocznica mojej matury i kiedy składaliśmy egzaminy pisemne, nikt nie spodziewał się, że przybierze to taki obrót. Po prostu kiedy ogłaszano nam, mieliśmy zgłosić się, to była przecież era przedkomórkowa, mieliśmy zgłosić się na ogłoszenie wyników pisemnej matury do szkoły, to przyszliśmy nie tylko na ogłoszenie wyników pisemnej matury, przyszliśmy na ogłoszenie śmierci Grzegorza. Wtedy wszyscy się dowiedzieli, którzy nie wiedzieli tego jeszcze. Proszę Państwa, to była dla nas oczywiście ogromna tragedia.
ja no, nie powstrzymam się przed szczegółem takim, który pochodzi z pierwszej ręki. Mój ojciec był chirurgiem i znał tych chirurgów, którzy operowali Grzegorza. Właściwie nie operowali, oni go otworzyli i zamknęli. I to, co ojciec się dowiedział, czego ojciec się dowiedział od nich, to po prostu jedno słowo, kaszanka. Tam nie było po prostu czego robić. Także Grzegorz umarł, ale proszę Państwa, tak jak tutaj Państwo to wspaniale mówili i za to jestem bardzo wdzięczna, jestem wdzięczna też za to upamiętnienie 40. rocznicy. I właśnie chciałam dlatego wystąpić, że Grzegorz po prostu żyje w nas wszystkich. My jesteśmy tym pokoleniem, jesteśmy jego oczywiście kolegami z tego samego rocznika, którzy no, przeszli przez znakomitą większość życia i starali się w tym życiu oczywiście każdy realizować jakieś swoje plany, ambicje, ale podejrzewam, że niezależnie nawet od jakiejś opcji politycznej, od poglądów, które wyznawaliśmy, właściwie dla każdego ta postać Grzegorza była, no, można powiedzieć, taką żywą raną w sercu. My naprawdę tak żyjemy trochę i za niego, ponieważ to nie jest tak, że można zapomnieć. Nawet jeśli ktoś z nim nie był blisko, to oczywiście wszyscy go doskonale pamiętamy. I muszę powiedzieć, że właściwie każdy ten rok, kiedy przychodzi maj, przychodzą matury, to wspomnienie odżywa i mogę śmiało powiedzieć, że Grzegorz jest na pewno takim no, patronem wszystkich tych maturzystów polskich, którzy również po nim przyszli. Dlatego myślę, że ta nuta tego patriotyzmu po prostu, tego, że ten stan wojenny, jego ofiary, tak jak tutaj wspaniale mówiła pani, przypominając całe wszystkie te ofiary zrywów niepodległościowych, prawda, z pięciu poległymi, z innymi ludźmi, którzy nie zawahali się poświęcić życia dla ojczyzny, później jeszcze w stanie wojennym i właściwie aż do roku 89, co najmniej jeszcze działali w tych organizacjach niepodległościowych. Dzisiaj jeszcze oczywiście to wszystko jest kultywowane. To jest po prostu ta wspaniała karta i bez po prostu takich życiorysów, choćby tak krótkich, 18-letnich, my nie bylibyśmy takimi Polakami, jakimi jesteśmy dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Piękny głos. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze Janusz. KPN Niezłomni. Ja bym chciał Państwu tu, jak jesteśmy razem, przypomnieć jedną ważną datę. Mianowicie 3 maja 2008 roku pan prezydent Rzeczpospolitej, profesor Lech Kaczyński, odznaczył Grzegorza Przemyka krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Także tutaj to jest też dosyć ważna data, data też nieprzypadkowa. I co jeszcze można wspomnieć, że tego samego dnia pan prezydent odznaczył wspomnianego tutaj przez panią posłankę Ewę Emila Barchańskiego, który został zamordowany przez SBC-ję 4 czerwca 82 roku za akcję między innymi Cokół, która 10 lutego ci młodzi chłopcy nazywali się Piłsudczykami. Taka grupa młodych chłopców, licealistów podpaliła pomnik Dzierżyńskiego. To były początki stanu wojennego. Ja wtedy byłem studentem i my byśmy po prostu byli strasznie, no po prostu ten stan wojenny przytłumił nas i w ogóle byliśmy, a ci młodzi chłopcy pokazali, że jednak odwaga jest. I brali przykład z Armii Krajowej, podpalili pomnik tego zbrodniarza Dzierżyńskiego. I chcę Państwu na zakończenie powiedzieć, że tam do tej pory nie ma tablicy poświęconej temu wydarzeniu. I my, grupa takich właśnie niezłomnych, chcemy razem z IPN-em taką tablicę tam po prostu zrobić, żeby ta tablica przypominała szczególnie młodzieży, że ta młodzież, która wtedy żyła, była odważna i potrafiła poświęcić swoje życie. Tak jak Grzesiu, jak Emil Barchański, jak wielu, wielu młodych ludzi oddało swoje życie. Szanowni Państwo, to już
myślę, ostatni dzisiaj głos, ale jakże ważny, pokazujący, ile jest jeszcze do zrobienia, choćby w przestrzeni miejskiej Warszawy, w tej materii, w przestrzeni zresztą także instytucji państwa polskiego, wymiaru sądownictwa. Wszystko to dostrzegamy i dobrze, że zabrzmiało właśnie dzisiaj. Myślę, że Grzegorz i pani Barbara byliby z nas dumni, że właśnie takie myśli towarzyszą dzisiejszej rocznicy, a nie wyłącznie pamięć i wyłącznie kwiaty, także nowe zadania, które przed nami, przed naszymi dziećmi, wnukami być może powinny być stawiane cały czas, ponieważ wróg nie śpi, jak to widzimy, i wręcz podnosi ta hydra znowu głowy, co każdy z nas dostrzega i z czym próbuje walczyć na co dzień. Także dodajmy sobie ducha i tak jak ksiądz kilkakrotnie cytował ten słynny wers o pójściu dalej, także my idźmy dalej. A na koniec, proszę Państwa, ja proponuję, ponieważ nie wszyscy z nas będą przy grobie dzisiaj, więc proponuję tutaj w tej chwili wieczny odpoczynek za te dwie cierpiące dusze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.